Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku IAFC 24 Polska versus. Tym razem zagramy Polska versus Stany Zjednoczone. Jako, że jest to słabsza drużyna, to stwierdziłem, że zrobimy troszeczkę zmian w teamie i spróbujemy nowego ustawienia. I tym ustawieniem jest 4-3-2-1. Z tym, że słuchajcie, na napaści bezpośrednio będzie Buksa. O, w ten sposób miało być Buksa. Na środkowym napastniku, z tym, że lewym, będzie Świderski. Na prawej stronie będzie Zalewski. Jeśli chodzi o pomoc, no to jest Szymański, Zieliński. No i w obronie Kiwior, Bochniewicz, Bednarek i Frankowski. No i zobaczymy tak naprawdę... A czemu ten... Czekaj, czemu ten Kiwior tu? Odwrotnie. Coś tu mi się... Czekajcie, coś tu mi się rozwaliło. Dobra, tego Kiwiora sobie zostawmy wtedy. Tego Kiwiora już może byśmy zmienili tak, na Bochniewicza. Czekajcie, co on tutaj ma fajnego? Który z nich jest szybszy? Szybszy jest Kiwior. Dobra, to Kiwiora zrobimy na tym, na prawej. No i okej, słuchajcie. No jeśli chodzi o taktykę, no tutaj nieustanny pressing w obronie, szybkie konstruowanie akcji w ataku. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o te takie podstawowe rzeczy. Oczywiście standardowo... A czemu 4 minuty mi się zrobiło? Być 6 minut. Halo! Jezus, wszystko mi się przestawia. Halo, gro? O. 6 minut, standardowo połowa, klasa światowa. No i co, słuchajcie, no i co? Lecimy, nie? Lecimy, nie ma to tamto. O, cholipa. No to będzie ciekawy mecz. Ze Stanami chyba w żadnej FIFA chyba ze Stanami nie grałem, jeśli chodzi o serię Polska versus i w ogóle Polską. Więc jestem ciekaw, słuchajcie, jak to wyjdzie. Dajcie znać, jaki wynik byście obstawiali w takim realnym meczu, bo jestem też ciekaw w sumie. No i co? Lecimy, nie? Lecimy. Nie ma to tamto. Także no, co? Let's go, moi drodzy, let's go, zaczynamy. Zaczynamy to piłkarskie widowisko. Zalewski środkiem boiska ze Świderski. No i on... O, już strata. O kurna, dobra. Nie spodziewałem się takiego rozpoczęcia. No panowie, ale tu trzeba... No! O kurna, dobra. Takiego otwarcia się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie mecz taki bardzo easy, ale widzę, że tutaj może być różnie, słuchajcie, może być różnie. Frankowski bokiem boiska, do środka zbiega. Ma tu Szymańskiego. Szymański, nieskuteczne podanie, ale odegrali mu Amerykańce. No i Robinson wybija piłkę. Nasi chyba już nie dobiegną, tak jest. Na spokojnie Kiwior z autu. Rozegra sobie z Zalewskim. Zalewski do Szymańskiego. Szymański trochę kiwa. Próbuje coś, nie ma z kim, no i traci. Musach mu wziął. Oj, niebezpieczna sytuacja. Pepi przerzuca, ale Nie. O kurwa. Nie, no dobra, tego się nie spodziewałem, nie? Tego się, słuchajcie, nie spodziewałem. No to jest mocne rozpoczęcie. Więc trzeba im pokazać, co o nich myślimy. Jeszcze w sumie żadnej akcji nie zrobiłem na bramkę. Ja wiem, że to nowy skład, ale tu trzeba się wziąć w garść. Zalewski, bokiem boiska. Zbiega w szesnastkę. Zalewski. On nie ma za bardzo z kim. Odegranie do Buksy. Buksa, strzał. Ale Turner broni. Kurna. No, niebezpiecznie. Frankowski z rzutu rożnego będzie wrzucał. Ale tutaj Amerykanie troszeczkę wyżsi. Jest Szymański na boku. Oj. No i tyle było z tej akcji Szymańskiego. Jeszcze, no chłopaki, ale to trzeba. Dobrze. Tak jest. Buksa. I mamy gola. Co tu się wydarzyło teraz? Ale jak w ogóle? Jakby, ja myślałem, że co? Ej, mam error w tym momencie, nie? Serio mam error, bo myślałem, że... No... Że tu będzie spalony, nie? I tak mówię, dobra, no to tak... Byle jak, zagrajmy. A tu cyk, brameczka. No i mamy 1-1, słuchajcie.
No, McKennie, Reina. Ale już tutaj przy nich dwóch obrońców z Polski. Na spokojnie, Pepi. Dobrze, tam fauluje Bochniewicz. Oj, dobrze Bochniewicz, dobrze, ale jakbyś odebrał mu tą piłkę, a nie tylko się kładł przy nim. Szymański ze stratą, ale jest drugi Szymański i mamy to, Buksa. Buksa będzie się rozbiegał, no i traci, kurwa. Oj, 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 co ja gram w ogóle? Nie do niego chciałem. No panowie, ale to trzeba... No, dobrze, że Wojtek tam stał. Dobrze, że Wojtek tam stał. Chociaż myślałem o tym, żeby Bułkę wprowadzić na ten mecz i mogłoby być... Mogłoby być kiepsko. Oj, kurna, no te Stany Zjednoczone stawiają tutaj opór. Muszę przy... No dobra, ale nasi też grają takie, kurwa, piach. Strata biało-czerwonych. Jezus, jaki piach. Reina w polu karnym. Odegrał do Desta. Dest. Jeszcze grają, jeszcze próbują, ale przytomni obrońcy. Oj, jakie podanie do Świderskiego. Świderski będzie się rozbiegał bokiem boiska. Świderski jeszcze wypuszcza sobie tą piłkę. Świderski wrzuca. No ale do kogo? To za mocno. Panie kochany, to tak nie możemy grać. Oj, oj, oj. No, Pepi z Pulisiciem, ale Szymański przerwał to podanie. Szymański jeszcze z Zielińskim. Zieliński ze Świderskim. Świderski traci tą piłkę. To beznadziejnie można by rzec nawet. No, panowie. Nie możemy dać, nie możemy... O kurna, ale piętką to rozegrał do McKenzie'ego. McKenzie, strzelaj gol! Co jest? Jeszcze takiego fajfusa strzelił. Wojtek, wake up! No patrzcie, ale ładnie tu tą piętką zagrał, nie? Kurna, no ale Wojtek, no błagam cię, no po rękawicy ci przeleciało, no patrzcie. On to palcami mógł musnąć. Aha, on nie wyciągnął. Dobra, gra chyba jest przeciwko mnie dzisiaj. Ale mimo tego, że jest przeciwko mnie, i tak trzeba to wygrać. O kurwa. No. Jeszcze Adams. Adams z Pepim. Pepi, dobrze tutaj odegranie Szymańskiego. No ale to podanie, tragedia, nie? To nawet nie było złe, ono było tragiczne. No Pulisic, no weźcie tą piłkę, no co jest? Halo, obrona! To jest poziom klasy światowej, a nie... Co wy robicie? Grałem jak na jakimś amatorze, ty, co jest, kurwa? Oni w ogóle nie wychodzą do piłek. Ja rozumiem, że ja 3 czy 4 ostatnie mecze wygrałem. Polska versus, ale no... To nie oznacza, że mamy teraz przegrać ze Stanami, którzy są relatywnie słabsi, no. Dobrze, do Zalewskiego. Zalewski. On nie ma z kim. Zalewski. Dobrze do Zielińskiego. Zieliński jeszcze do Buksy. Buksa, strzał z daleka. Ale Turner to broni. No. Dest bokiem boiska. No i przydałoby się mu odebrać tą piłkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Zajebiście Świderski. No tylko... Ajajaj. Jest faul, ale... Tutaj niewiele nam ten faul daje, nie? Możemy Zielińskim spróbować strzelić to. Chociaż 34 metry. No szczerze ciężko będzie, ale spróbujmy, no czemu nie? Na 3 i grosz. Zieliński strzela! Świetna i pewna interwencja bramkarza po tym rzucie wolnym. Nie wiem, kto musiałby to strzelać, żeby to wpadło z 34 metrów, szczerze. Nie wiem. Iloma piłkarzami bym nie próbował, 30 metrów to jest taki dystans, w którym żadnemu nie wchodzi, nie? Jakby niezależnie od statystyk. Kurwa, no ale panowie, co wy robicie? Reina! No i mamy 3 do 1! Ej, ale co się dzieje z tymi piłkarzami? Jakby WTF! Wy widzicie, jak oni się tam rozbiegają w obronie? Ale to jest znowu to samo, nie? Czyli wygram za dużo. Za dużo meczy, albo za mocno wygrywam mecze i później jest taka kakaraka, nie? Chyba, że to przez ten nieustanny pressing i Polacy się gubią po prostu. A tymczasem Świderski! No Jezus, prosto w ręce Turnera. Jeszcze! Kurwa, no panowie! Panowie, co tu się dzieje?
Pepi przy piłce. Dobrze. Kiwior. Do Zielińskiego. Zieliński tam w kleszczach. Kurna, niedobrze. No, a jeszcze nabili go, no. Największe zmęczenie. No chłopaki u nas trochę zmęczeni są, trzeba przyznać. O, jakie podanie po linii. O kurwa, tego się nie spodziewałem. No dawaj, dawaj, przyciśnij go, ale... O Jezus. No Reina tam mordą odbił tą piłkę. No i koniec pierwszej połowy. Kurna, powiem wam, że szczerze nie wygląda to dobrze, nie? Nie wygląda to ani trochę dobrze. Mordzicie, wszyscy są tak masakrycznie zmęczeni. Dobra, trzeba ten pressing zmienić. Bo inaczej to naszych wykończy. Kurna, no niedobrze, no Bednarka musimy na pewno za Wieteskę wymienić. Tu trzeba zrobić zmiany, bo inaczej no nic z tego nie będzie. Grosika może ze Zielińskiego. No i co, Zalewskiego byśmy dupnęli za Frankowskiego może. I za Frankowskiego w tej sytuacji niech wejdzie... Lewy może, no i zobaczymy. Zróbmy tak, te trzy zmiany zróbmy. Z tą jedną marginalną dodatkową. I zobaczymy jak to będzie. No i przede wszystkim ten pressing troszeczkę, nie? Bo ten pressing faktycznie, wniosek z tego, za bardzo ich męczy. No nasi nie są kondycyjnie przygotowani do tego, żeby jakkolwiek mocniej grać. I to widać, to naprawdę widać, nie? I to nie tylko w grze. No, Reina, o Jezus, kurwa, jak oni grają w ogóle z tymi piętkami, nie? No, dobrze Kiwior, dobrze, co prawda klęknąłeś tam przy nim, ale... No dobrze, najważniejsze, że ta sytuacja już jest uspokojona. Dobrze Buksa, do Szymańskiego, Szymański jeszcze do Świderskiego! Świderski! Świderski będzie strzelał! I gol! Co jest? Co wyholował tą piłkę i strzelił? Dobrze, dobrze, no kontaktowa, kontaktowa. Ależ ładnie to wsadził, no ładnie, ładnie. Dobrze, że z nim zbiegłem tak bardziej do środka, to przynajmniej bramkarz tego nie obronił, bo tak to mogłoby być różnie. A tymczasem, no 3-2. No jeszcze trzeba się troszeczkę postarać. Jeszcze trzeba się troszeczkę postarać. No, dobrze Kiwior. Oj, 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 Muzach nas tutaj... No kurwa, ale nas porobili. Pulisicia. Pulisic, zostaw to. Jest wrzuta. No i Szczęsny broni to dobrze. Bochniewicz. Do kogo? Do kogo tym Bochniewiczem podałeś? Zalewski. No i tam chyba na rękę lekko. No, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze panowie, dobrze. Ale na spokojnie, na spokojnie. No jest 3-2. Jest 60 minuta, jeszcze mamy czas. Przerzuć to na drugą stronę do Kiwiora. Tak jest. Kiwior od razu do Lewandowskiego. No tylko Lewandowski, ty musisz być szybszy. No co jest? To, że ty w Barcelonie grasz w piach, to nie znaczy, że tu też masz grać. I Lewandowski wrzuca na Świderskiego. Świderski. O Jezus. No jest ciężko, powiem wam. Jest ciężko. Nie no, ale to musimy to wygrać. No nie wierzę w to, że zremisujemy to. A że przegramy, to jeszcze bardziej w to nie jestem w stanie uwierzyć. Bo niby dlaczego? No dobrze, Bochniewicz, tak jest. Jeszcze Świderski. Jeszcze, do Lewandowskiego. Lewandowski. Oj, dobra kiwka, ale no właśnie. Ale chyba nie o to w tym wszystkim chodziło. Żeby kiwać dla kiwania. Oj, 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 do Pepiego, Pepi! No i jest Szczęsny, dobrze. I nie wiem, czemu ci zawodnicy jakoś tak... Dziwnie się zachowują co najmniej. Oj, dobrze lewy, dobrze, dobrze. Jeszcze, jeszcze powalcz. Jeszcze powalcz. Co tam się kurwa wydarzyło? Dobra, Bochniewicz. Do Zalewskiego. Zalewski. Dobre podanie do Szymańskiego. Szymański. Ale on musi mieć z kim? Szymański. Do Świderskiego. Świderski. Jeszcze. Do Buksy. Buksa. Buksa. I mamy 3-3! Dobrze! Brawo! O to chodzi właśnie, o to chodzi! O to chodzi, jest remis! I teraz tylko do wygranej! Tylko do wygranej, no!
Oni już też są zmęczeni, to nie tylko my. Na spokojnie. Dobrze, Wieteska. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze go tutaj męczcie. Oj, Reina, Reina będzie wybiegał. Wieteska, no ale co tu się wydarzyło? Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Ej, co tu się, czemu oni się tak rozbiegli dziwnie? Nic dziwnego, że wielce uradowany prezent. No patrz, co on tu zrobił. Wywrócił się tam o własne nogi. Kurwa mać, no przecież remis był, no. Dopiero co był remis. I już musimy z powrotem gonić. Zalewski na drugą stronę, do Kiwiora. Kiwior, ale on musi mieć z kim grać. Kiwior do Lewandowskiego, zajebiście. Na dobieg. Lewandowski, jeszcze do... No Jezus. Panowie, no to trzeba... Let's go, no. I do kogo? Do kogo to podanie? Który tam Kiwior tak dupy daje? No masakra. Czasami dobrze, czasami beznadziejnie. No nie wiem, o co tu chodzi. Może on po prostu za bardzo zmęczony już jest. No jeszcze Pulisic. Wrzuca, ale Zalewski na miejscu, dobrze. Buksa ze Świderskim. Świderski. On nie ma z kim. No i jest lipa. Szymański. Z Lewandowskim. Lewandowski prosto w nogi przeciwnika. No super podanie lewy. Nie wiem, kto tam został, ale jest totalnym kretynem, nie? Wrzuca! Jezus, Wojtek, dobrze, ty się umiesz ustawiać. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Może, słuchajcie, może jakąś zmianę, co? Może coś byśmy zmienili? Bo kurwa, na kogo? Jak tu wszyscy tacy zmęczeni są, że masakra jest po prostu jakaś. Dobra, Milika wprowadźmy. I Ślisza może zamiast Szymańskiego. I to chyba tyle, nie? Nie mogę nic już więcej zmienić. No właśnie. No niedobrze, powiem wam, niedobrze jest. Niedobrze jest. Lewy z Reyną. Lewy? Oj, Reyna szybszy. Ale na spokojnie, dobrze, szczęsny, dobrze. No panowie, no to trzeba do przodu już, do przodu. Jazda. Kiwior. Kiwior, on nie ma z kim. I to jest główny problem tej drużyny, że oni nie mają z kim grać. I później wychodzi taki Pepi. Ale na szczęście Bochniewicz tutaj był. Jeszcze, dobrze. No kurwa, prawie dobrze. No Reyna, Reyna. No i on se przechodzi ich kurwa jak gdyby nigdy nic. No co jest? Oni jak grają jakby w jakiejś smole kurwa stali znowu. No Szymański, bokiem boiska, Szymański. On nie ma za bardzo z kim. Szymański, ale beznadziejne odegranie. No i to się zemści zaraz. To się, słuchajcie, zemści. Jak nic. No i już. Dobrze, Bochniewicz. Ofiarnie. Tak jest. Kiwior. Grosicki. Do Lewandowskiego, ale traci. No kurwa, czemu te podania nie dochodzą? Co jest? Dobrze, 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 dobrze. Na spokojnie, Kiwior. No ale... Kurwa. Co tu się dzieje? Kiwior do Lewandowskiego. Lewandowski. I jeszcze Milik z Grosickim, Grosicki zbiega. No, no nie, no nie, no nie, no nie tak. Jeszcze Milik ze Świderskim, Świderski strzał z daleka, ale Turner broni to. Kurwa. Jest 86. minuta, panowie. To jest ostatnia szansa. Dawaj, dawaj do niego. Kurwa mać, nie tak. Nie tak. Jeszcze Bochniewicz, dobrze. Szymański przy piłce. On nie ma z kim zagrać. Dobrze, do Świderskiego. Świderski. Świderski, bokiem boiska, on nie ma z kim grać. Bo nikogo tu nie ma. Jeszcze do Milika. Milik do Lewandowskiego, Lewandowski, co ty zrobiłeś? Kurwa, ostatnia minuta, to była ostatnia szansa. Ja pierdolę, no tak, jeszcze straćmy tą ostatnią bramkę, no. Jeszcze straćmy, proszę, straćmy jeszcze tą jedną, no. Ja pierdolę. Co to jest? Jest 93. minuta, on jeszcze róg kurwa daje odegrać? On jakiś jebnięty jest? No i teraz pewnie przerwiesz, nie? No pewnie, kurwa, no pewnie! Co tutaj tu
Bo te 2 minuty jeszcze by cię coś zbawiły. Jak już tak przedłużyłeś o kolejne 2 dla nich. Kurwa. Jezu. No tak dobrze szło, no. Żarło, żarło i zdechło. A powinno być w ogóle 6-3? Oni więcej strzałów oddali, więcej posiadania piłki. Ale odbiorów dużo mniej, no i... O kurwa, ale nas... Ej, złoili nas, tak szczerze. Ale dokładność podań nam bardzo mocno spadła. Kurna, i skuteczność driblingów też. Ale lipa, słuchajcie, ale lipa. No 4-3, kurna, czy tam bardziej 3-4. Ajajaj. No nic, słuchajcie, ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo przegranej wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. To tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo, do następnego, na razie, no i cześć.